Te konsultacje są bardzo ważne, odbyło się ich już dosyć dużo, ale będą trwały nadal. Odbyło się tych konsultacji w skali kraju około 3000. Województwo podlaskie jest, powiedziałbym, w środku tabeli, bo będziemy mieli tych spotkań do jutra włącznie 111, ale są województwa, które wyprzedzają nasze województwo podlaskie i w związku z tym to jest zadanie dla pana komendanta wojewódzkiego, który tu stoi koło mnie, i komendantów miejskich i powiatowych, żeby wzmóc jeszcze działania, bo choć to jest sporo, to jeszcze to nie wyczerpuje naszych oczekiwań. Idea jest taka, żeby policja przedstawiła to, co sama w punkcie wyjścia ma rozpoznane, to, co wie, swoje statystyki, ale statystyki policyjne muszą podlegać weryfikacji. Weryfikacji poprzez konsultacje społeczne. I to jest pierwszy cel. Cel drugi to jest uzupełnienie tego, co policja wie, a społeczeństwo, żyjąc na co dzień w różnych miejscach, w miastach, na wsiach, na osiedlach, w dzielnicach, na poszczególnych ulicach czy w ich częściach, wie dużo szczegółowiej, jak wygląda stan bezpieczeństwa, i to na tych spotkaniach mieszkańcy mówią. Policja to rejestruje i w konsekwencji tych konsultacji będziemy mieli szczegółową mapę zagrożeń w skali całej Polski i w ramach oczywiście poszczególnych województw, miast, powiatów, gmin, osiedli, dzielnic, i to pozwoli dostosować metody pracy policyjnej do tych zagrożeń, a także rozmieścić siły i środki policyjne w terenie w sposób adekwatny do zagrożeń. Wszystkie środowiska rozmawiają właśnie o bezpieczeństwie. To jest wielka sprawa. Jestem bardzo z tego zadowolony, że ten pomysł, którego czuję się autorem, tak się ładnie, dobrze przyjął i tak się rozwija, bo 3000 spotkań w ciągu miesiąca to jest naprawdę dużo, a będziemy jeszcze przez dwa kolejne miesiące to realizować i w wyniku tego zechcemy po upływie kwartału od początku tych konsultacji stworzyć tę mapę zagrożeń, i to naprawdę będzie bardzo ważny, bardzo istotny instrument. Policja pracuje profesjonalnie i dobrze, sprawnie, skutecznie. To była trudna operacja za granicą. Ona zresztą wymagała współdziałania polskiej policji z policjami innych państw. Przecież ten przestępca przemierzał kilka krajów. Nie chcę mówić o szczegółach operacyjnych tego, co doprowadziło do jego zatrzymania, ale mogę tylko państwu powiedzieć, że on był, że powiem, pod dobrą obserwacją w swojej tej podróży na Maltę i tam został zatrzymany skutecznie. Także z wielkim uznaniem odnoszę się do policjantów, którzy to realizowali, dokonali tego dzieła, ale także odnoszę się z dużym szacunkiem do tych, którzy tą akcją kierowali, nie tylko na szczeblu dowódcy tej operacji, szefa zespołu, ale także na poziomie kierowniczym wyższym. Tu szczególne zasługi wniósł w tę akcję zastępca komendanta wojewódzkiego w Poznaniu. Zostanie odpowiednio za to nagrodzony. Konsultacje się odbywają, jeszcze przez pewien czas będą się odbywać. Co do mówienia o zmianach czy o jakichś postanowieniach, które już teraz moglibyśmy wprowadzić i które byłyby wynikiem konsultacji, jest jeszcze za wcześnie, bo sam mechanizm wygląda w ten sposób, że się spotykamy z mieszkańcami, wsłuchujemy się w ich postulaty, opracowujemy te postulaty, opracowujemy wnioski, wyciągamy wnioski, bo takie wnioski się pojawiają, i po tym okresie konsultacji, czyli tych bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, z władzami samorządowymi, będzie czas na analizę tych wniosków, postulatów. Wtedy dopiero będziemy mogli mówić o działaniach, które zostaną podjęte w naszym województwie. Panie, panowie oficerowie, szanowni państwo, proszę o zajęcie miejsc. To wielka radość być na takim spotkaniu, gdzie tylu zacnych ludzi zgromadziło się dla ważnej sprawy. Bardzo się cieszę z państwa obecności. Staliście państwo przywitani, widać cały przekrój społeczny od księży biskupów, którym dziękuję jak najserdeczniej za obecność na tych spotkaniach. A mówię o spotkaniach, bo ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski był także parę dni temu na spotkaniu podobnym w Łapach.
To jest bardzo ważne, że duchowni nam towarzyszą, nas wspierają. Są samorządowcy, są przedstawiciele służb współpracujących z policją, różne instytucje, oświata. Naprawdę bardzo się cieszę z tego spotkania tak licznego. Nawet wiem, ile osób jest na sali, bo już policzyliśmy. I to jest jedno z takich liczniejszych spotkań, co naprawdę niezwykle cieszy. Ale te spotkania cieszą się w ogóle popularnością, bo tam, gdzie się odbywają, wzbudzają spore zainteresowanie. I trudno się temu dziwić, bo, proszę Państwa, bezpieczeństwo jest jedną z najbardziej elementarnych, podstawowych naszych potrzeb. Potrzeb każdego człowieka. Trudno jest żyć, pracować, działać, podejmować inicjatywy, rozwijać życie zawodowe, rodzinne, kiedy coś przeszkadza, coś nam grozi. Musimy czuć się bezpiecznie. To jest podstawowa potrzeba każdego człowieka. I ktoś musi nam to bezpieczeństwo zapewnić. W naszej koncepcji, w koncepcji rządu Prawa i Sprawiedliwości, a różnie z tym bywało i z tymi pomysłami, tą formacją, która ma przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo obywatelom, jest Państwowa Policja. Oczywiście współdziałająca ze wszystkimi instytucjami, szeroko ze społeczeństwem, wpisana głęboko w interakcję społeczną, ale Policja Państwowa. Były takie koncepcje, nie tak dawno nawet, żeby policję jakoś usamorządowić, żeby to samorząd przejmował część odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Błędna koncepcja, bo byśmy mieli wtedy tyle poziomów bezpieczeństwa w Polsce, ile jest gmin, a jest ich ponad 2,5 tysiąca. Na przykład takie byłoby zróżnicowanie, uzależnione od różnych czynników, między innymi od tego na przykład, czy dana gmina jest bogatsza, czy biedniejsza. Tak jest ze strażami miejskimi czy gminnymi. One w jednych miejscach są, w innych ich nie ma, w zależności od tego, czy stać miasto, gminę na ich powołanie i czy jest taka koncepcja, by ten straż powoływać. To nie jest obligatoryjne, to jest fakultatywne. Ale żeby policja mogła wypełnić dobrze swoje zadania, potrzebujemy kilku warunków. Warunek pierwszy i podstawowy to jest ten, że państwo, w sensie władzy publicznej, o nią dobrze zadba. Chcemy dbać o polską policję. Dbać na różne sposoby, ale w pierwszej kolejności zapewniać jej odpowiednie środki do wykonywania przez nią zadań. Czyli przeznaczając przede wszystkim w pierwszej kolejności odpowiednią kwotę środków publicznych na jej finansowanie, na jej utrzymanie, na zakupy sprzętu, uzbrojenia, na płace, na budynki, na remonty, na to wszystko, czego policja potrzebuje. Będzie ta wartość, jaką będą mapy bezpieczeństwa, dla nas też podstawą do decydowania o tym, gdzie mają być komisariaty i posterunki policji. Poprzednia koalicja rządowa zlikwidowała z 817 posterunków, jakie istniały w Polsce, kiedy oddawaliśmy władzę, jak to dzisiaj się mówi, za pierwszego PiSu. Zostawiła nam teraz po 8 latach z tych 817 399, czyli 418, a więc ponad połowę, jak niektórzy mówią tutaj na naszym terenie, większą połowę, tak? Zlikwidowano bezmyślnie, na takiej zasadzie, że nakładano limity. Komendanci wojewódzcy otrzymywali limit. Masz zlikwidować tyle i tyle posterunków policji. Bo tam w skali kraju musi ktoś tam jakoś się zgodzić. A komendanci wojewódzcy nakładali na powiatowych i oni to realizowali. Ja broniłem tych posterunków wtedy jako poseł opozycji, jako wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych. Broniło całe Prawo i Sprawiedliwość, ale decydowali wtedy oni. I te posterunki zostały polikwidowane. Wójtowie bronili ich, radni bronili, mieszkańcy bronili, a były likwidacje. Teraz masowo napływają wnioski o odtworzenie tych posterunków, bo ludzie wiedzą, samorządowcy wiedzą, że jest inna filozofia, prawda? Że wiedzą, to mówimy bardzo wyraźnie, że za naszych czasów, powiem tak, w czasie, kiedy my za państwo odpowiadamy, nic nie będzie likwidowane. Raczej będziemy tworzyć, wzmacniać, budować, rozwijać, a nie zwijać, nie likwidować. Nie będziemy zamykać szkół, nie będziemy zamykać posterunków policji, placówek Poczty Polskiej, połączeń autobusowych, kolejowych. To wszystko tak się właśnie działo przedtem. To było likwidowane. Była zwijana Polska, zwłaszcza powiatowa i gminna. Policjant ma być opiekunem i przyjacielem obywatela. Podatnik przecież płaci podatki na policję. I on wymaga pomocy, on wymaga wsparcia, opieki. Ale jaki podatnik?
uczciwy. Czyli ta uczciwa część społeczeństwa. A jest jej 99,9 powiedzmy, tak z grubsza, prawda? Przestępców jest mało, tylko są bardzo dokuczliwi. I policjant będzie opiekunem każdego uczciwego człowieka, ale nie będzie opiekunem przestępcy oczywiście. I dlatego to, co mówię w wywiadach. Chcemy, żeby wszyscy byli z policji naszej dumni i zadowoleni. Zadowoleni i dumni. Pierwszy ma być dumny minister, bo to jego przecież nadzór, formacja, ale społeczeństwo ma być dumne, prawda? Ale nie zapewnimy tego przestępcom. Oni mają się policji jednak bać. To jest dla nich uczucie, które im przypisujemy. Mają się bać i w związku z tym nie popełniać przestępstw, prawda? A jak popełnią, to muszą się liczyć z surową reakcją i ta reakcja będzie surowa wobec wszystkich przestępców. Zagrożeń bezpieczeństwa, tak jak pan minister wspomniał, jest to narzędzie, które pozwala nam na efektywne zarządzanie bezpieczeństwem. W mojej ocenie jest to slajd jeden z najważniejszych podczas dzisiejszej prezentacji. Proszę zobaczyć, że każdy z nas znajdzie siebie tutaj w którejś z tych chmurek. Ja mam nadzieję, że nawet niektórzy z nas znajdą siebie w kilku. Chodzi o to, że chcemy wytworzyć takie przeświadczenie, że bezpieczeństwo jest sprawą wspólną. Oczywiście jak najbardziej. My jako policja odpowiadamy za to bezpieczeństwo w sposób kompleksowy i taki najbardziej odpowiedzialny, ale bardzo liczymy na pomoc wszelkich instytucji, osób, które zechciałyby nam pomóc w podnoszeniu poczucia bezpieczeństwa na naszym terenie. Mapy zagrożeń powstawać będą na różnych poziomach: krajowym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym. Także na takim poziomie, o którym wspomniał pan minister, będziemy schodzili do poziomu najniższego, jak to jest możliwe. W Łomży postaramy się to zrobić już na poziomie osiedli. Te mapy będą miały formę graficzną, ale także będą miały formę opisową. Z prostej przyczyny, nie wszystko da się przedstawić tylko i wyłącznie w formie graficznej. Pewne dane prezentowane przez nas na pewno będą wymagały komentarza, aby dobrze je zinterpretować. Szanowni państwo, mapa zagrożeń, podświetlony jest jeden z punktów. Ten punkt był najczęściej wychwytywany podczas konsultacji społecznych i najczęściej o nim rozmawialiśmy podczas każdej z konsultacji społecznych. Pamiętajmy, że te mapy przede wszystkim mają odzwierciedlać realnie dostrzeżone i zarejestrowane zagrożenia, także przez nas, ale i przez każdego z nas, któremu bezpieczeństwo jest sprawą bliską. Proszę państwa, interwencje policyjne w 2015 roku. My jako Komenda Miejska Policji przeprowadziliśmy łącznie ponad 11 tysięcy interwencji. Gdzie było ich najwięcej? Czerwone napisy wskazują nam: Łomża ponad 8 tysięcy, gmina Piątnica 1168 i gmina Łomża 778. Jest tak na pewno, jak mówi pan minister, że w wiele miejsc musimy jechać dłużej, ponieważ no dalej jest do tego miejsca. Jeżeli chodzi o czas reakcji na zdarzenie, czyli nasz uśredniony czas reakcji, w jakim podejmujemy interwencję, w Łomży jest to 6 minut i kilkanaście sekund. Przypominam, że jest to czas uśredniony. Jeżeli chodzi o teren poza Łomżą, jest to poniżej 15 minut. Jeżeli chodzi o spadek przestępczości na naszym terenie, to od roku 2011 odnotowaliśmy znaczący spadek. W 2011 roku 2666 przestępstw ogółem, w roku poprzednim 1649. Jest to bardzo duży spadek na przestrzeni lat. Te liczby spadają nam z roku na rok. Proszę państwa, jeden z podstawowych wniosków to na pewno w wyniku przeprowadzonych konsultacji musimy ocenić i dostosować struktury organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Łomży. To, o czym powiedział pan minister, na pewno nie powinno to tak być, że ślepo odtwarzamy w pewnych miejscach posterunki. Na pewno rzetelnie musimy ocenić te wszystkie informacje, które do nas spłynęły, ale już na chwilę obecną mogę powiedzieć, że na pewno my nasze wewnętrzne struktury będziemy musieli dostosować do tego, aby rzetelnie wywiązać się z naszych zobowiązań. Ten slajd przygotowałem specjalnie dla pana. Szanowni państwo, 52 wnioski, jeżeli chodzi o zmiany w organizacji w ruchu drogowym. Poprawienie oznakowań, które wymiernie przyczyniają się do tego, że jest bezpieczniej na naszych drogach. Chcieliśmy bardzo szybko pokazać, że pewne sprawy no, są długotrwałe, ale z pewnymi możemy szybko zadziałać. No i pan
podnosił taki problem i słusznie, bo my jako kierowcy doświadczeni często nie zwracamy uwagi na pewne utrudniające nam ruchu oznakowania. Pan jest instruktorem nauki jazdy i porusza się z kursantami, no i tam szczegółowo trzeba tym kursantom wyjaśniać co, jak, dlaczego. Oni mają małe doświadczenie w prowadzeniu pojazdów, więc im wiele rzeczy przeszkadza. No i pan też podnosił, że mniej więcej 25 lat temu ten znak tam stał wcześniej. No to już nie stoi, to się stało bardzo szybko. Za to bardzo dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że poprawiliśmy bezpieczeństwo właśnie na tym skrzyżowaniu. No podobnie chcemy działać w każdej materii. Przypominam, że my jako policja jesteśmy organem, który może wnioskować, ale nie my decydujemy, o tym decyduje zarządca drogi, jak na poszczególnej drodze będzie finalnie to wyglądało, ale my się czujemy zobowiązani, żeby wiele inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa podejmować i tak się dzieje.